Kajetan przyszedł na świat w roku 1480. Wzrastał pod opieką matki wychowującej go w cnocie i pobożności. Przywdziawszy szaty duchowne, udał się do Rzymu, pragnąc prowadzić tam ciche i skromne życie zwykłego kapłana. Zwrócił na nie jednak uwagę papież Juliusz II, powierzając mu urząd protonotariusza apostolskiego. Kajetan pełnił tę funkcję aż do śmierci papieża, po czym wrócił do Wicenzy, swego rodzinnego miasta. Tutaj, podobnie jak w Rzymie, jako członek pobożnych bractw, poświęcił się pracy dla chwały Bożej i dobra bliźnich. Później przez jakiś czas przebywał w Wenecji, gdzie poświęcił się pracy wśród chorych. Po powrocie do Rzymu, powziął zamiar założenia zgromadzenia, którego członkowie mieli dążyć do świętości na wzór pierwszych apostołów. W realizacji tego zamiaru wspomogli świętego kajetana Jan Piotr Karaffa, późniejszy papież Paweł IV oraz Paweł i Bonifacy. W ten sposób powstało zgromadzenie kleryków regularnych noszące obecnie nazwę teatynów albo kajetanów. Papież Klemens VII zatwierdził je w roku 1524. Teatyni Położyli wielkie zasługi jako reformatorzy życia religijnego w ostatnich latach poprzedzających sobór trydencki, gdy do zakonu przyłączył się błogosławiony Jan, święty Kajetan założył wspólnie z nim lombardy celem uchronienia ludzi niezamożnych od wyzysku lichwiarzy. Instytucje te pochwalił i zatwierdził piąty sobór laterański. W roku 1530 Kajetan objął po karafie stanowisko generała zakonu, pełniąc ten urząd przez trzy lata. Wśród licznych zajęć znajdował czas, by wiele godzin w ciągu dnia spędzić na modlitwie. Przeżywał też często stany ekstazy. Wyczerpany pracą zmarł w Neapolu 7 sierpnia 1547 roku. Boże, który pozwoliłeś świętemu Kajetanowi, twojemu kapłanowi, prowadzić żywot prawdziwego apostoła, pomóż nam za jego przykładem zawsze ufać Tobie i nieustannie poszukiwać twojego królestwa, gdzie ty żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.